Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Apocalypse. Tu dzisiaj mamy Wine Country Core'a. 5 minut i 8 samochodów. No dobra, no spróbujemy. Jakie mamy woziki? Murcielago. Diabelko. Nie no, jak mi będzie gadać tutaj na górze mam chyba, tak? Chcę sobie porównać, bo w sumie tam napisali mi też, że to nie jest 3,8 do setki ten. Głównie mi chodzi o przyspieszenie. 3,9, nie. 30 sekundy to niby mało, ale sobie na razie wybiorę Murcielago. Zobaczymy jak to będzie. Jedziemy. Okej, okay, jedziemy. I od razu, żeby nie zapomnieć, ponieważ to będzie bardzo szybki wyścig, rzekłbym, to od razu polecę wam piosenkę na dziś. Dzisiaj będzie piosenka Anvila z albumu, który no niestety został zapomniany według mnie, jak i wiele albumów Anvila w latach 90. i bardzo niedoceniany album. Album zwie się Platinum Permanent. A załączymy syrenkę już. A piosenka to Dr. Kervokien. Jedziemy. Dobra, ja sobie zmienię kamerę na tą, ponieważ tak, ponieważ będę więcej widział. I myślę, że w tym momencie dobrze się, że zadziała manewr. Włącz syrenę blisko i na pyrze. Znaczy podjedź, włącz syrenę i na pyrze i zatrzymaj. Bo oni... Ciekawe. Tak to wolniej jadę, jak nie jedziemy na syrenie. Ja teraz tak się odbijam brusko, nie wiem. Przehamowałeś, gościu? Dobrze dla mnie. Ej, co to było? Dlaczego on nie oberwał? Ja się... Od niego odbiłem jak od bańki. What the fuck was that? Bang. Bang, bang, baby. Dobra, dwóch za nami. Czym na trzeciego? Bang, bang. Ale przekoziłkował pięknie. I to jest dobry manewr, żeby włączyć syrenę bardzo blisko. Myp, myp, madafaka. No, myślałem, że znowu nie będzie bastet, bo się odbija jakoś rusko. 3 minuty i jeszcze 4 zatrzymania, dobra. Szybko to idzie jakoś, cokolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek, po cokolwiek. O ty, chamie, chciałeś mi skrótem uciec. Dobra, ja sobie zarzucę blokadkę. O ty. Gdzie on jest? Tu jest. I tego puszczę, żeby w blokadę wjechał. Myp, myp, madafaka. A, dobra, nie działa, więc sobie weźmiemy od razu śmigłowiec. Tak bardzo się, za bardzo się rozkojarzyłem chyba. I go za łatwo puściłem. Kurczę no. Diabelsko. No gdzie ten chopper? Ma tam mi tak pomagać, a go nie ma w ogóle. Chopper miał być i go nie ma, no. No i super. I tak w ten sposób się marnuje śmigłowiec. Nawet nie raczy przylecieć. Dobra, czas podjechać bliżej. I bang, bang, baby. Gold Sports Car, który jest Astonem Martinem. Dobra, mam półtorej minuty. Na dwa samochody, damy radę. Sprężmy dupy, damy radę. Nie wiem, czy Diablosem dam radę. Szczerze, nie mam pojęcia. Na niskich obrotach coś jedziemy. Ups. Dobra, poproszę koleżkę. Shit, chciałem mu tak ładnie zajechać drogę. Ale się nie udało. Teraz mi ten kumpel mi tutaj przeszkodzi tylko.
Oczywiście. Po co ja go wzywałem? Ja nie mogę. Jakiego wała. Dziękuję. Dobra, jeszcze jeden. Robimy już rzeźnie na maksa. No super. Dobra. Śmigłowiec first. Blokadka numero duo. Tylko rzucaj bomby normalnie, dobrze? A nie na pałę. Nie na mnie. Tylko na niego. Dziękuję. No nie rzucił bomby w niego, no. Jest! Dobra, super, zatrzymany. Huch, zaliczone. Ledwo co, ale zaliczone. Ej, fuck yeah. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. My się widzimy w kolejnym. Nara.